Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Durhara, to jest moi drodzy Doki Doki College Club i dzisiaj już ostatni odcinek. Dzisiaj zrobimy sobie 6 i 7 dzień z tego modziaka, a co za tym idzie, ostatnie dni, więc jestem naprawdę ciekaw, co dzisiaj spotkamy na naszej drodze, co zrobi Monika, co zrobi Natsuki, bo jak wiemy, w tym modziaku Natsuki jest jedną wielką mędą. Nigdy nie chciałem, nigdy nie sądziłem, że do tego dojdzie, że powiem o Natsuki, że jest mędą, ale jesteś mędą. Jesteś naburmuszona w tym momencie i bardzo dobrze, bo jesteś jedną wielką mędą Natsuki. Strasznie się zachowujesz. Jeśli tak byś się zachowywała w każdym modziaku, to bym ci kurde łeb uciął. Natomiast Sayori jest dziwna, bo znalazła sobie chyba jakiegoś facia. Yuri, jak to Yuri, kradnie mi długopisy i robi sobie nimi dziwne umieszcza je po prostu w różne otwory. I moi drodzy, z racji tego, że doszliśmy do samego końca, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, jeśli seryjka wam się, taka króciutka seryjka wam się podobała. Jeśli czekacie na kolejne modziaki, napiszcie też w komentarzu, jaki najbardziej modziak byście chcieli kiedyś zobaczyć z Doki Doki. Na co tak bardzo czekacie? Jaki modziak wywarł na was ogromne wrażenie i chcielibyście taką serię zobaczyć? Napiszcie w komentarzach i dobijcie te 2000, naprawdę 2000 lajków i byłbym naprawdę zachwycony w tym momencie. Wczytujemy sobie grę i zanim spostrzegłem, nadszedł poniedziałek. To oznacza zajęcia z angielskiego, czyli będę miał zajęcia z Sayori. Nie mogę się doczekać. Ostatni tydzień z Sayori był cudowny. Co, ten nasz bohater zakochał się w tej Sayori, ale Sayori ma chyba jakiegoś facia. A patrząc na czas, rzeczywiście raz obudziłem się wcześniej. Przygotowuję się, a potem zmierzam do domu Sayori. Idę do jej domu zupełnie jak pierwszego dnia. A w domku co? Dotarłem do domu Sayori, ale nie widzę jej. To dziwne, powiedziała, że tym razem obudzi się wcześniej. Nie, nie, nie. Ej, nie, nie zaczynajcie mi tak odcinka. Jak długo będzie kazała mi czekać? Podchodzę do drzwi Sayori. Niecierpliwie pukam do drzwi. Sayori odpowiada. O, cześć, Urhara. Dobrze, przynajmniej nie wisisz. Szybko zamyka drzwi za sobą. Dlaczego? Udaje mi się dostrzec kogoś. Kogo? Czy to był facet? Sayori, co ty robisz? W domu Sayori? Dlaczego tu jesteś? Zapomniałaś? Zamierzałem iść z tobą na uniwersytet, jak w zeszłym tygodniu. O, i kim jest ten facet w twoim mieszkaniu? Czy ty masz chłopaka? I to oznacza, że spał u ciebie? Może. I tak oto główny bohater, jako on został sfrędzonowany. Nie możesz odpowiedzieć może na pytanie tak lub nie. Sayori zawsze to robi. Cóż, nie nazwałabym go chłopakiem. A co? Cimci rimci chłopcem? Jest bardziej jak przyjaciel z przywilejami. To znaczy, zabiera mnie na uniwersytet i tak dalej. Tak, tak, tak się tłumacz. W każdym razie on mnie odprowadzi dzisiaj na uniwersytet, więc Sayori wraca do środka swojego domu. Fajnie, stoję tak przez chwilę. Nie mogę uwierzyć, że Sayori była w stanie znaleźć sobie przyjaciela tak szybko. Tylko jeden tydzień i wygląda na to, że już się nie obchodzę. Moje myśli zostały nagle przerwane przez głośny dźwięk. Oj, dobra, przestań się... Czym ty się przejmujesz? To Sayori po prostu. Skup się na... Dobra, Natsuki nie, bo jest men... Skup się na Monice. W tym modziaku pozwalam ci się skupić na Monice. To samochód z absolutnie absurdalnie głośnym układem wydechowym. To musi być chłopak Sayori. Znaczy, jej przyjaciel z... W sumie kogo to obchodzi? Cokolwiek. To znaczy, nie nauczyłem się jeszcze prowadzić i jestem na studiach. I tak nie sądzę, że mogę sobie pozwolić na samochód bez pracy. Ale to nie jest powód, dla którego Sayori mnie zostawiła, prawda? Nie no, przestań. Cóż, myślę, że mogę iść na zajęcia. Nawet nie byliście razem. Sayori powiedziała, że jej chłopak weźmie ją na uniwersytet, więc powinna tam być. Gdy dotrę na miejsce, nadal będzie ze mną na tych samych zajęciach, więc czy naprawdę tyle się zmieni? Raczej tak, kolego. Wszedłem do klasy i rozejrzałem się. Ku mojemu zdziwieniu nie mogłem nigdzie znaleźć Sayori. To dziwne, powinna być tu pierwsza. Poczekałem do końca zajęć i Sayori się nie pojawiła. To dziwne. Dlaczego miałaby być nieobecna drugiego tygodnia? Idę do domu Sayori. Oj, przestań już kurde tak nalegać. To znaczy, idę do jej domu ostatni raz. Powiedziała, że ma jakiegoś kolegę i tak dalej. Daj jej już spokój. To, że jest w domu, jest jedyną sensowną opcją. Zapukałem do drzwi Sayori. O, cześć, Urhara. Dlaczego nie było cię dzisiaj na zajęciach? Tak właściwie byłam. Przepraszam, zapomniałem ci powiedzieć. Zrezygnowałem z zajęć angielskiego w poniedziałki, żeby móc je przełożyć na wtorki. A to dlaczego? A to już mi się nie podoba. Musiała z nich zrezygnować, żeby mieć zajęcia ze swoim chłopakiem. Zrezygnowanie z zajęć ze mną musiało być dla niej bezproblemowe. Ze wszystkich zajęć, jakie miała, zdecydowała się porzucić te, na które też chodzę.
musieli się spotkać na innych zajęciach, a potem zdecydować, że to nie wystarczy, więc zaaranżowali inne wspólne zajęcia i tak się złożyło, że są w tym samym czasie, co moje. Ale nadal tylko zgaduję, że to się stało. Nadal jestem w klubie literackim. Wow, nie mogę uwierzyć, że Sayori mi to robi. Oj, uspokój się, to tylko... Przecież byliście tylko przyjaciółmi. Czy ona nie wie, jak bolesne jest to niemówienie czegoś tak ważnego? O, dobrze wiedzieć, że masz się dobrze, Sayori. Dlaczego tutaj główny bohater zachowuje się jak Sayori w normalnym Doki Doki? Biegnę do mojego domu, ocierając łzy. Przestań się zachowywać jak ostatnia pipa, główny bohaterze. Czy Sayori naprawdę bardziej obchodzi ktoś, kto ledwie poznała niż ja? Ogarnij dupę! To wymaga rewolucji, to znaczy zemsty. Jakiej zemsty? Uspokój się, skup się tam na Monice. Albo nie, Yuri nie. Potrzebuję dnia tylko dla siebie. Właściwie to może i kilku dni. Spędzam cały dzień shit postując na Reddicie maszę słabych memów. Kiedy przychodzi czas na lunch, biorę jedzenie do odgrzania w mikrofali. To staje się moją codzienną rutyną. Czy mam depresję? Oj, główny bohaterze, nieświadomy ile dni minęło, spojrzałem na zegarek. Jest piątek! No nie, czyli to jest siódmy dzień, to jest ostatni dzień młodziaka. No nie, i stało się to takie depresyjne i w ogóle. A miało być tak cudownie. Gdzie moi cimci-rimci? Piątek? Powiedziałem do siebie nonszalancko. Nie chciało mi się wstawać, ale stwierdziłem, że może zdążę jeszcze do klubu literackiego. Ubrałem się i skierowałem do klubu. No dobrze, przestań się przejmować, Sayori. Kiedy wszedłem, zostałem przywitany przez Monikę. No, i właśnie na niej się skup, bo wydaje się tutaj być normalna. Trochę się dzisiaj spóźniłeś, prawda? Chyba tak. Cóż, chciałem wam tylko powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie będzie krótkie. Dlaczego? Będę musiała iść na jeszcze jedno spotkanie. Wybaczcie mi, obiecuję, że następnym razem spotkanie będzie przebiegało zgodnie z planem. A ponieważ dzisiaj ma być krócej, nie kazałem wam pisać wierszy. Zamiast tego możemy pogadać o literaturze. Może zacząć, Urhara. Ja? Na pewno? Cóż, mogę spróbować zdobyć nowych przyjaciół. Nagle pojawiła się Sayori. Cześć, Urhara. Chcesz pogadać o literaturze? Musiałeś się czegoś nauczyć na dzisiejszych lekcjach języka polskiego, no nie? Więc czego się nauczyłeś? Byłem na lekcjach, ale martwiłem się wtedy o Sayori. Nie uważałem na zajęciach, więc nic nie pamiętam. Po prostu coś zmyślę. Niczego się nie nauczyłem. Serio? Tak. Chcesz iść jutro obejrzeć film? No i widzisz? I możecie dalej być przyjaciółmi. Czy Sayori ma w ogóle ser... Ogarnij się! Pewnie z chęcią z tobą się wybiorę, ale nie tylko ze mną. Ojoj, moi przyjaciele też będą. Czy ona specjalnie jest taka okrutna? Irytuje mnie ten bohater. Dlaczego mam być piątym kołem u wozu? To weź Monikę. W takim razie, nieważne. Poszedłem pogadać z kimś innym. Dobrze, no to... O, natknąłem się na Yuri. Cześć, Yuri. Hej, Urhara. Wiem, że Monika mówiła, że mamy porozmawiać o literaturze, ale czy nie zechciałbyś ze mną poczytać książkę? Nie cierpię czytać, po prostu skłamię. Pewnie, ale nie tutaj. Mam na myśli, żebyśmy poszli do jakiegoś cichego miejsca, żeby poczytać we dwoje. Czy to będzie randka? Jeśli zechcesz. Nie mogę. Muszę się skupić na nauce. Biorę te studia na poważnie. Kiedy skończę, to możesz przyjść do mojego biura, gdzie jestem terapeutką. Dobra, nie to nie. Oczywiście tylko jeśli się zmagasz z jakimś problemem. Mógłbyś być moim... Co? Mógłbyś być moim obiektem badawczym, na którym mogłabym robić testy. Nie chcę, żebyś przeprowadzała na mnie jakieś testy, Yuri. Ty chora zwyrolko, psycholko. Nie. Ach, czy powiedziałam coś dziwnego? No, troszkę. Czy to były właśnie freudowskie zapędy? Nie wiem, dlaczego Yuri dąży do bycia tak okropnym terapeutą. Jest bardziej szalona niż kolory jej włosów. Nie wsadzę swojego K w wariatkę. Co to? K jest moją kasą, a szaleństwo jest portfelem Yuri. A, dobra, myślałem, że chodzi troszkę o coś innego. Mam na myśli, że możesz odwiedzić mnie jako pacjent w moim biurze. To zajmie około 6 lat. Pewnie, może kiedyś padnę. Ta, jasne. No, odszedłem i rozglądałem się za kimś odosobnionym, jak ja. Zauważyłem Monikę. Jakby się teraz nad tym zastanowić, to ona zawsze była dla mnie miła. Mogłaby mnie polubić? Cześć, Monika. Hej, Uka, Urhara, chciałbyś pogadać o literaturze? Pewnie, tylko nie wiem o tym za wiele. Powinniśmy się częściej spotykać, to byś mi opowiedziała o niej. Co ty na to? Czy to będzie randka? Dlaczego każdy pyta o to samo? Jeśli zechcesz. Nie mogę, jestem zbyt zajęta. Główny bohater dostaje kosza od każdej! Co do cholery tu się dzieje? Możemy być przyjaciółmi. Czemu dostałem kosza? Myślę, że tak będzie dobrze. Ale czy to znaczy, że Monika, która na mnie leci, była tylko moim wyobrażeniem? W sumie to nie mówiła, że ma chłopaka. Myślałem, że będzie mieć parcie na szybkie znalezienie kogoś. Zresztą nie jesteś jedynym, który się mną interesuje. Pokazałem jej aplikację randkową na jej telefonie. Widać... że ma tysiące dopasowań, czyli ma parcie na chłopaka. Nie martw się, jestem pewna, że kogoś znajdziesz. Być może.
No, dzięki. Odszedłem, żeby uniknąć zażenowania, czyli zostaje mi tylko jeszcze jedna osoba. Podszedłem do Natsuki. Cześć, Nat! Jesteś ostatnim wyborem głównego bohatera i pewnie też dostanę kosza. He? Co tam, chciałabyś pogadać o literaturze? Tak, ale nie z tobą. Przy okazji, moje imię to Natsuki. Cóż, to może byś chciała się kiedyś spotkać? Czy to będzie randka? Bez względu na odpowiedź nie zgadzam się, ponieważ jesteś strasznie podejrzanym typem. Dziwaku, myślałeś, że miałbyś szansę nawet na przyjaźń? Jesteś totalną porażką, kurduplu. Jesteś tak niski, że ledwo cię widzę za stolika. Ej, ten bohater zaraz zamknie się w sobie. Ej, bez jaj. Zaraz to oni go spotkają jak wisi. Dlaczego wy wszyscy jesteście tak wredni, niemili? Okrutni. Śmiać się z mojego wzrostu, na który nie mam wpływu. Jak okrutnie. Zresztą Tona jest prawie zakwalifikowana jako krasnoludek. Może i z zewnątrz wygląda na uroczą i niewinną, ale w środku jest po prostu zła. Muszę coś z tym zrobić. Nie mogę tego tak zostawić. Cóż, nie jestem jedynym, którego buty nie są zawiązane. Ha? Czy to ma być obrazą? Nie noszę butów, tylko sandały, debilu. Jak mogą być zawiązane? Okej, czyli chcę prawdziwej obelgi. Okej, pani tak wysoka jak jej ego. Chcesz prawdziwej obelgi, tak? Wiesz, twoje cycki są tak płaskie jak kartka papieru. Co durniu? Coś ty teraz powiedział? Dobrze mnie słyszałaś, twoje cycki są tak płaskie jak kartka papieru. To takie wredne. Dokuczać mi z powodu czegoś, na co nie mam wpływu. To samo mi zrobiłaś, a więc teraz wie, jak się czuję. Natsuki wyraźnie zirytowana podniosła swoją pięść. Nagle mnie uderzyła. Ała, jep, to trochę boli, wiesz? Skoro tak chcesz się bawić. Odwdzięczyłem się bez zastanowienia, co tu się dzieje. Wejście smoka. Co? Nie bij Natsuki, kopnąłem Natsuki w ryj. Nie, kopal w twarz. Nie, Natsuki jest ogłuszona. Chyba powinniśmy ją nazwać Knoketsuki. Co się stało? Natsuki padła! Przepraszam, to nie ja! Co się stało? Szybko wyszedłem z klasy. O nie, zarąbałem kopa w Natsuki. Przepraszam, naprawdę nie chciałem. Ja nie chciałem walnąć Natsuki z kopniaka. Ja nie chciałem, pobiegłem do domu. To nie ja, przepraszam, to już koniec. To naprawdę koniec, no nie? Walić studia, walić klub literacki, walić moją przyszłość, walić jest... Co? Świat jest pełen okrutnych ludzi. Zresztą wszyscy jesteśmy bezwartościowi. Przestań. Jeśli mam być szczęśliwy, to muszę robić coś, co lubię. Powinienem pograć w gry komputerowe. Poszedłem do komputera. I co tutaj znalazłeś w komputerze? Dzień dobry! O, tu jest jakaś fajna gra o nazwie Doki Doki Literature Club. Hej, chyba sobie zagram. Jaka incepcja! Gram w Doki Doki, będąc w Doki Doki. What? Zawsze bałem się w to grać, bo to symulator randek, ale już mam to gdzieś. Zobaczmy. I... Czy będzie jakieś... Czy... I to koniec? Dostałem kosza od wszystkich dziewczyn i dodatkowo ogłuszyłem na koniec Natsuki? Biedna Natsuki. Tak, to jest koniec. O, Barbecue House. To tutaj główny bohater po zjedzeniu czegoś tam dostał sraczki. Dokładnie tak. Dobra, moi drodzy, więc to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, jak i cała seria z Doki Doki College Club wam się podobała. Miałem wrażenie, że stanie się coś złego, albo że będzie pikanteria. No myślałem, że coś się jeszcze stanie, że Monika po prostu wyjdzie na wierzch, jej prawdziwość, to co trzyma w środku, i że stanie się coś dziwnego, jak właściwie z każdym modziakiem, ale tutaj tak się nie stało. Tutaj właściwie wychodzi na to, że nasz główny bohater jest po prostu przegrywem, wszyscy go lali, sfriendzonowali, a na koniec jeszcze pobił się z Natsuki. No czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę, trzymajcie się, hejos!